Szanowni Państwo, drogie koleżanki, drodzy koledzy. Jak dobrze wiecie, ubiegam się w prawyborach o nominację na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy już mnie poparli, a także tym, którzy zamierzają mnie poprzeć, a od których otrzymuję słowa zachęty i wsparcia. Dziękuję, kochani. Przekonuje mnie to jeszcze bardziej, że decyzja o kandydowaniu jest słuszna i potrzebna. Mam wizję prezydentury, którą chcę zaoferować wszystkim Polkom i Polakom. Mam już plan kampanii i chcę zarówno tę wizję, jak i ten plan zweryfikować poprzez spotkania w całym kraju. Dzisiaj ruszam na spotkania w 16 regionach Polski, by w bezpośrednich rozmowach z Wami upewnić się, że mam trafne idee, ale i poznać, jak je jeszcze ulepszyć. Każdy rejon Polski jest inny, ale jednakowo ważny. W każdym są oczekiwania wobec prezydenta, reprezentującego wszystkich obywateli z całą ich różnorodnością. Różnorodnością, która musi stać się siłą naszego kraju, a nie jego słabością. Głos ludzi, którym leży na sercu los Polski, jest bowiem dla mnie bardzo ważny, kluczowy. Bo będę kandydatką was wszystkich, którzy mają dość nieustannych sporów i podgrzewania emocji, a pragną dla Polski wspólnego działania i lepszej przyszłości. Proszę, by każde z was było moim ambasadorem w lokalnych społecznościach, w kontaktach z sąsiadami oraz w rodzinach. Do zobaczenia na spotkaniach.